Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi drodzy widzowie, tryb Arsenał powrócił do gry. Ale dzisiaj go nazwiemy troszeczkę inaczej, nazwiemy go od milionera do zera. Tryb ten polega na tym, że za każdego fraga nasza broń staje się słabsza. Zaczynamy od broni mitycznej i stopniowo schodzimy klasami niżej, a zostaniemy po prostu z kilofem w ręku. I musimy kogoś zaciupać. Dajcie oczywiście znać w komentarzu, czy graliście ten tryb i czy w ogóle macie zamiar grać te tryby okresowe, które są w Fortnite. Ja mam zamiar je nagrywać i zajmować w nich pierwsze miejsca, więc dzisiaj challenge jest bardzo prosty. Zająć pierwsze miejsce. Teraz szybko wyniki konkursu. Ta osoba wygrywa równowartość pakietu bambików. Przykro mi, że tak odcinek późno wjechał i że bambiczki już zniknęły ze sklepu. Chyba, że się jeszcze pojawią. No ale za to wygrywasz 60 zł PSC. Także gratuluję ci, mordeczko. Odezwij się do mnie na maila. Mail masz w opisie. W dzisiejszym odcinku postanowiłem, że rozdam wam 2000 fałdolców. Jeżeli chcielibyście wziąć udział w konkursiku, wpisujcie kodzik Fara do sklepu, subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapeczkę w górę, a w komentarzu pochwalcie się swoim nickiem z gry Fortnite, no i napiszcie, jakie miejsce w tym challenge'u zajęliście. Chciałem jeszcze was zaprosić tylko na pixyshop.pl po przekozackie koszulki. Kolekcja The Farrell Team już jest w sprzedaży, dostępne są wszystkie rozmiary, a do każdego zamówienia wręczany jest mój własnoręczny autograf z moim zdjęciem. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, klikajcie pierwszy link w opisie. Lecimy, moi kochani, z trybem od milionera do zera. Za każdego fraga nasza broń stopniowo słabnie. Zobaczymy, kto pierwszy z nas zrobi najwięcej fragów i wygra tę rozgrywkę. Ostatni raz jak grałem ten tryb, no to zająłem drugie miejsce. Mam dzisiaj zamiar poprawić ten wynik i lecimy w kierunku kocika. Tak myślałem, że ten chłop będzie chciał do mnie walić. Pierwszy frag. Okej, ale chłop ma tak biało, że tak biało jeszcze nie było. Okej, skroił fraga, 12, 12, 12, 12, 12, leży. Leży. Wow, łapy Wolverina, nawet nie wiedziałem, że one są. Okej. Gdzie jesteś, wariacie? Dobra, disco lampka mnie jakaś porobiła. Ale jest dobrze, czwarta broń za nami. Najgorzej będzie, jak do gry wejdą snajperki. Snajperek nienawidzę, tam trzeba walić skillofa wszystkich, a tutaj jest mega ciężko później kogoś zabić skillofa. Dobra, nara gościu, nara, nara. Nie no i ktoś mi skroił fragę, chłopa z kombata na daleko. Dobra, nice. 8-8. Wow! Wow! Ole mi teraz siadło. To było dobre. To było dobre, no. Jeżeli wam się też podobało, to łapka, bo tutaj była mega zadyma, ale szybkie fragi poszły. Dobra, chłop ma rewolwer, to go robię na S. Czemu na piątym slocie to dziadostwo? Czemu miałem na piątym slocie to dziadostwo? Snajperka! I tak jak mówiłem, na snajperce zaczynają się schody! Oby jak najszybciej to się zmieniło, dobra. Lądujemy w jakiegoś chłopa. Dobra, chłop tu kucał. Ja bym mu zrobił plecy, to by był koks totalny. Trafię go. Nie, nie trafiłem! Nie no, znowu nie trafiłem. Leży! Kocham cię gościu, że się podłożyłeś. Dobra, z LKM-em nie ma co w ogóle zadzierać. Jeszcze miałem od tyłu spray z chyba pistoleciku. Z LKM-em powiedziałem, przepraszam, tam był RPG. Double tówka. Leżysz, nice. Leżysz. Leżysz. Wow, tutaj dobrze idzie, widzowie. Sztucer. Leżysz. PMik, PMik, PMik. Muszę tylko kogoś zejść, bo tutaj nikogo nie widzę, kurde. Tutaj też można liczyć na łód szczęścia i walić do kogoś na daleko. Aha. Tego się nie spodziewałem. Na daleko na przykład z PM-a sprayować i jest też szansa, że kogoś traficie, nie? Więc wiecie, w tym trybie wszystko się może zdarzyć.
Nie no, zabij go, proszę, dobra, koks. Nie, kusza. Kusza jest do bana. Jak macie tutaj kuszę, to lećcie od razu gdzieś kogoś z kill-offa połować, nie? Kusza i kill-off od razu. Ktoś mi go sprzątnął! Nie no, nie wierzę w to! Ja myślałem, że to ja go zabiłem, już mam kuszę za sobą! No niestety nie, jak widać. Ja nie mogę na kuszy umoczyć. Jak ja umoczę na kuszy, to wszyscy mnie dogonią. Dobra, 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 zbiska, zbiska, zbiska w chłopa, zbiska, zbiska. Leżysz. Leżysz. Nie mogę pozwolić ze snajperki zrobić fraga, tak jest. Leżysz. Nie! Kolejna snajperka, tym razem zielona! Widzowie! Nienawidzę tej snajperki. Dobra, od razu lecimy tam na zadymę. Tutaj chłopy będą mieli pewnie mało HP, a ja wtedy ich dam radę porobić. Dobra, go, 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 go. Może na uskołupi jakiś siądzie jeszcze? Aha, to jest szybka. Nie no, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, popsułem, popsułem, popsułem. Jest! Jest, złapałem go! Jest! Chodź, 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 jakiś ziomku, przyleć. Proszę, przyleć ktoś tutaj. Ej, teraz naprawdę nikogo tutaj nie ma? Dobra, widzę jakiegoś chłopa, ile ma maców, trochę jest, nie jest najgorzej. Nice. Nie no, trzy bomby do 100 po 30 i nie siadł! Później charge, emeczka szara. Będziemy na szarych itkach, to już będzie pięknie, widzowie. Tu już jest pięknie, jak są szare itki. Nice, leżysz, Menelu! Nie no, muszę szukać kogoś innego, bo tutaj nikogo nie widzę. A tak być nie może. Nice, ale że on miał już koniec, że z kill-offa chciał walić? Nie, chyba snajpę miał tylko. 30, 30, 30, 30, leżysz. Zabił mnie pistoletem? Jak ja tego nie zlejzerowałem, widzowie? To było smutne, ale prawdziwe. Dobra, ten chłop gdzieś tutaj był. Okej. Gdzie oni się klepią? Panowie, gdzie wy się klepiecie? Bo ja tutaj nikogo nie widzę. Jezu, co to jest za broń w ogóle? Nie wiem skąd dostawałem, chyba za pleców. Dobra, wlatujemy od razu w ten build fighting, bo ja tam muszę lecieć, inaczej ich nie pokonam. Gdzie jest ten chłop? Nie no, nie wierzę, leżę. XD, dwie bronie i mam wina. Dawaj, Farel, ciśniesz to, mordko. Najlepiej kogoś samego dorwać. Rozglądaj się, mamy tu chłopa jakieś, dwóch. O, ma snajperkę. Więc to było najprostsze chyba, w tym wypadku. Nie no, jak, co? Zabrali mi tego fraga? To jest po prostu scam w tym momencie. Dawaj, chłopie. Dobra, leżysz, gościu. Jezuniu, pistolet i kill-offy. Sorry, że tak ekscytuję, ale kurde, jeszcze tego trybu nie wygrałem. A chciałbym to zrobić w końcu. Dobra, tam są jakieś chłopy. Lecę w nich od razu. Od razu w nich wjeżdżam, na, nie? Leży! Gdzie ten chłop jest? Nie, no nie wierzę, on był na hita, to był mój człowiek. To mój człowiek, którym, jeżeli bym go zabił, to bym wygrał ten challenge durny. Nie no, po prostu w to nie wierzę. Gdzie oni są? Tutaj się leją. Dobra. Go, oni się tam leją na kill-offy. Go, 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 Faral, go.
Nie no, nie wierzę, to jest najgorsze, to jest najcięższe, tego się nie da zrobić. Jak mnie chłop wyprzedzi, to już więcej tego trybu nie gram, nie? Gdzie oni są? No, ląduj. Jednak mnie zabił, jednak mnie zabił. Proszę, proszę tego snajpera, tego snajpera, tego snajpera. Faral, wal go na łeb. Nie! Zgiń! Czemu nikt nie ma 20 HP? Nie! Nie! Nie gram w to! Dziękuję, do widzenia, za uwagę. Nara. Dobra. Głupio było mi się tak pożegnać bez słowa. Także wiecie, moi drodzy, zostawcie jeszcze łapkę na pocieszenie. Następnym razem Faral się uda. Na pewno. Nara.